Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną część speedruna Gram na 10 minut, komentuję, zaczynam w tym momencie od rankingu 1164. Przeciwnik ma ranking podobny. No i zaczynamy, zagrajmy sobie ruch E4, zobaczymy jaki debiut przeciwnik wybierze. E5. No dobrze, będę oczywiście komentował ruchy, będę mówił jakie są plany, będę też starał się w czasie tutaj wyrobić i mówić jakie błędy popełnia przeciwnik, ewentualnie co ja źle robię. No i dobra, poruch E5, no to tradycyjnie chyba skoczek F3 najczęściej spotykany ruch no dobrze, go skoczek zagrał na C6. Jeszcze chyba nie grałem partii hiszpańskiej, a może spróbujemy zaugrać Gambit Evansa. To może będzie ciekawsze. Goniec C4, o ile przeciwnik zagra Goniec C5. Zagrał. No to Gambit Evansa charakteryzuje się tym, że zagramy sobie pionkiem B4. Oddając pionka, mamy szansę zagrać C3 od razu i dojść pionkiem do ruchu D4, aby uzyskać silne centrum. No przeciwnik na to szybko pozwala, więc nawet się nie będę zastanawiał. Chociaż jeszcze chodzi mi po głowie zrobienie rozszady, dlatego że potem mogę zagrać od razu, tak, ale nie, od razu zagrajmy D4, gambitowo to gambitowo. Trzeba przywalić tutaj ostro w centrum, nastąpić może oczywiście szach, tak też się dzieje. Teraz pytanie, za 100 punktów czym się zasłonić, no bo nie zagram przecież królem w żadną stronę. Może goniec D2, może skoczek D2? Co jest w tej sytuacji lepsze? Niech mi ktoś powie. Skoczek D2, goniec C3. Mogę potem zastosować goniec A3, spróbować oddać jakość i takie szalone szachy tutaj uprawiać. Podoba mi się ten pomysł, bo goniec D2, no to co? Wymienię tego gońca i potem ewentualnie Hetmanem, żeby wstawić skoczkę na C3. Również będę miał silne centrum, ale moja taka powiedzmy szachowa, ostra natura podpowiada mi, że skoczek D2 bardziej szalony ruch. Tak mi się wydaje. Ok, skoczek zagrał na f6, czyli przeciwnik zrezygnował z jakichkolwiek tutaj opcji. Teraz mi chodzi po głowie ruch e5. E5 gramy bardzo szybko, żeby przeciwnik nie miał za bardzo opcji zagrania w centrum. Aczkolwiek na e4 skoczek może zagrać, ale wtedy ja robię sobie szybko roszadę. I byłyby tutaj wymiany, a moje pionki w centrum już są bardzo, bardzo aktywne. No dobra, jest posunięcie skoczek G4. To nie jest najlepszy ruch, moi drodzy. Skoczek na G4 zwykle nie stoi dobrze, jeżeli nie ma podparcia innej figury, więc w tej sytuacji nie chcę grać H3, żeby go odpędzać na H6. To jest istotne, bo potem się może odbić na pole F5, na lepszą pozycję, więc skoczek, jak stoi sobie tutaj na G4, to niech sobie stoi. Zrobimy roszadę, no i jak już mamy króla bezpiecznego. To lecimy na maksa No przeciwnik zdążył zrobić ruszadę No to teraz chyba mam taki bardzo fajny ruch Pod tytułem skoczek E4 Ale się zastanawiam też nad ruchem D5 To jest na pewno dobra odpowiedź Z drugiej jednak strony e, ruch D6 Tutaj wisi w powietrzu I tak się zastanawiam Czy teraz nie zagrać jednak H3 Skoczek H6 i na przykład goniec B2 Aby przepchać pionka Bo na przykład jak będzie D6 A ja przepcham on zbije I zbije skoczek już stoi na H6 No ciężko stwierdzić w sumie i teraz się muszę zastanowić, bo skoczek e4 bardzo się narzuca, bo to jest takie posunięcie. Nie, no skoczek e4, grajmy sobie po bożemu, myślę. Skoczek do centrum, taki ruch d5 do głowy przeciwnikowi przyszedł jednak. Dobra, no bicie w przelocie jest obowiązkiem w tej sytuacji. Bicie pionkiem prawdopodobnie i cały czas grozi ruch. No i to się robi, no już niebezpieczna sytuacja, ale mam taki ruch jak hetman b3. Hetman z gońcem będą się dobrze tutaj trzymały, będę atakował. I przede wszystkim nie pozwalam zagrać d5. Zagrał D5, o co chodzi? No to podstawił Pionka w takim razie, dobra. No to tego Pionka zbijamy. Ja nie widzę tutaj opcji, że coś zagrałem źle. Przeciwnik nie doliczył, prawdopodobnie. Ok, widzę wymianę. Nie mogę zbić tutaj, bo tracę Hetmana, wiadomo. Zbijam tu, on zbija, ja zbijam i biorę skoczkę za darmo. No dobra, przeciwnik podstawił figurę w ten, w ten sposób. Wybijam, jest szach i po prostu skoczek leci na G4, czyli taktyka, mówiąc wprost. Ła! Wow, panie Hetmanie, tutaj przecież skoczek zbija Hetmana. Przypuszczam, że przeciwnik tego nie dostrzegł? No dobra, goniec B2 i będziemy tam grozić za chwilę matem Hetmanem na G7. O ile skoczek stąd ucieknie, uciekno, to dajemy mata. Pierwsza partia z głowy. No dobra, lecimy z kolejną, szukamy nowego zawodnika na 10 minut. 1189 Indonezja, no nie, nie mylmy z Polską oczywiście, podobna flaga, odwrócona. No dobra, posunięcie E5, E4, i teraz jaki ruch tutaj zagrać? Może, 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 po prostu zagramy sobie G6. Obronę nowoczesną sobie zastosujemy. Może komuś przypadnie do gustu, czemu nie. Jest to bardzo ambitny debiut, który no, już na samym początku zmusza do myślenia. Oczywiście są jakieś tam utarte schematy, ale zauważmy przeciwnik gra C4 i to pokazuje, że to nie będzie obrona nowoczesna, tylko bardziej obrona królewsko-indyjska, aczkolwiek nowoczesną się może to nazywać. Ja tutaj sobie zastosuję ruch C5. Lubię to posunięcie z tego względu, jak sobie pionki 3 tutaj staną. Dobra, ruch D5 i mój goniec już sobie tu swobodnie może grać na diagonali. Oczywiście nie za bardzo mogę zagrać tutaj, bo dostanę ruch E5, więc D6 jest raczej ruchem takim obowiązkowym, więc zagramy sobie D6, żeby wstawić skoczka i zrobić po prostu rozszadę. Tak, skoczek F6, atakujemy pionka, skoczek C3 prawdopodobnie, przeciwnik zagra, więc to wszystko będzie jak najbardziej normalna pozycja. Dobra, tak też można, robimy sobie rozszadę, tu przeciwnik również. No i co dalej? Dalej trzeba walczyć o centrum. Ruch E5 jest jak najbardziej możliwy, taka ciekawa opcja, żeby ustawić trochę królewsko-indyjsko. Ciekawostką jest to, że jak ustawię pionki E5, D6 i C5, to niejaki Xavery Tartakower twierdził, że ta pozycja czarnych już musi być dobra w takim ustawieniu pionków. Ale nie do końca, oczywiście, to jest prawda, ale z reguły się to też sprawdza, trzeba przyznać. Teraz pytanie: czy E6 grać yy, i próbować tu wybijać wieża E8, czyli grać na taką troszeczkę, spróbować otwierać te pozycje, czy jednak próbować grać zamkniętą pozycję E5? Skoczek D7 na pewno nie jest dobrą opcją, bo zamykam gońca. Prędzej tu się spotyka plany skoczek A6, skoczek C7. No dobra, myślę, że po prostu E6. Spróbujemy troszeczkę tutaj rozdmuchać sytuację w centrum i zobaczymy, jak to się ułoży. Dobra, jest wieża E1. Mogę teraz nawet tak zagrać, to nie będzie grzechem, ale już chyba konsekwentnie, jak zagraliśmy E6, no to zbijamy na D5. Bicie tym będzie mniej inwazyjne czarnymi, dlatego że tutaj pionek jakby zbił. C na D, no to te centrum zawsze trochę silniejszy Teraz pytanie brzmi, co dalej Ja myślę, że No właśnie, przeciwnik taki ruch będzie chciał stosować Zagramy sobie H6 Aby po ewentualnym goniec F4 odpędzić go G5 I zagrać skoczek na H5 Dobra, skoczek wyszedł U mnie figur jest nieco mniej w tej sytuacji Ale goniec G4 mi się podoba i po tym ruchu będę chciał zbić tego skoczka, wprowadzić skoczka na D7 i ustawić go tutaj. Tylko teraz pytanie: Jak zbiję? Hetman zbije. No dobra, zbić muszę i tak, bo to jest konsekwencja gońca G4. Mogę też zastosować taki ruch, żeby stanąć skoczkiem. Na e5, bo chodzi o to, że jak zagram tują i zagrę goniec na f4, to są problemy. No więc zagram skoczkiem z f na d7. No widzę, przeciwnik ogarnia. To już tutaj tak łatwo nie będzie. Może próbować grać tak troszeczkę bardziej gambitowo. Zobaczymy. Skoczek d7 i planuję po prostu zagrać na e5. Może zaskoczyliśmy tym ruchem przeciwnika, ale tu się nic nie będzie działo złego. Dobra, skoczek e5. No, i wydaje mi się, że po prostu tego końca mogę sprzątnąć. E, to jest chyba dobry wybór. Z drugiej jednak strony, jak goniec odejdzie. No, tak, F4 mi się szykuje. No, więc tak, goniec patrzy nam tu w króla. To takie zawsze niebezpieczeństwa powstają. H4, H5, ewentualnie zbijamy tą silną figurę. Dlaczego by nie? Hetman oczywiście odbije i od razu zagram sobie Skoczkiem na D7, problem z figurami Już jest rozwiązany i cały czas Planuję sobie zagrać skoczkiem na E5 Jeszcze mam za nadżurą wieża E8, żeby popatrzeć o centrum, no widzimy przeciwnik Chce mi tutaj zbić od razu pionka A może zostawię na niego pułapkę e, I zagram wieża E8, zbić nie, ben, nie będzie Mógł, bo tam wieża wisi Ale z drugiej strony, jeszcze F5 mi chodzi po głowie, dlatego że Jak zagra tutaj, to ja skoczkiem Na E5 i skoczek będzie wisiał. E, tu ewentualnie jeszcze może mi zbić tego skoczka, goniec zbije skoczek B7, atak na hetmana. E, tu jeszcze jest atak. Nie, no, są komplikacje, ale chyba wychodzę po F5. Dobrze, bo to jest takie zestawienie pułapki, żeby wstawić potem skoczka, skoczek, skoczek na F7 może ruszyć z drugiej jednak strony, jak zagram F5. To jest ryzyko, że wieża mi wejdzie później na E7, na E6. Więc zagramy sobie skoczkiem od razu. Żeby ta wieża jednak na E6 mi nie czmychnęła, tak intuicyjnie się zastanawiam. Wydaje mi się, że to jest ok. I w tej sytuacji Hetman gdzieś musi poruszyć. Oczywiście, jak ruszy na przykład tutaj, to bardzo korci mnie wieża E8. Raczej Hetman poruszy się na C2. Po tym posunięciu, tak się zastanawiam właśnie nad ruchem F5. Mimo wszystko, mogę ruch F5 zastosować. O! Zobaczcie, moi drodzy, się dzieje. Skoczek może zbić pionkę na C4. Więc jak jest prezent, to trzeba go przyjąć w tym wypadku. Skoczek przy okazji broni. Tutaj pionka na D6, więc jeden pionek jest tutaj przypadkowo zdobyty w tej sytuacji. No dobra, jest posunięcie B3. No muszę wrócić na swoje miejsce, nie mam innej opcji i teraz tutaj grozi. Nie, nie grozi tutaj żadne bicie, tu się wszystko trzyma. Teraz F5 będę musiał grać koniecznie, koniecznie. Zaraz, 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 zaraz. zaraz, zaraz. Zagram. Tutaj on mi zbije. I będzie mi na G6 wisiało. Tak zagrajmy. G5 zagrajmy, bo jak on teraz mi zbije, to ja zbiję gońcem, mam piątka więcej, a potem F5 będę tego skoczka odpędzał i będę stał dobrze, bo ta figura już nie będzie dobrze stała. Przede wszystkim pionek, więcej to jest ten atut. No tutaj czarne raczej nie mają żadnych problemów. No to ruch F5, zobaczcie co się dzieje. Ruch F5, i zdobywam po prostu figurkę. Czyli znowu podstawka na tym poziomie się zdarzyła. W którymś tam kolejnym ruchu, ale już przeciwnik muszę przyznać, grał tak naprawdę jak na ten ranking. To tak solidnie, solidnie trzeba przyznać. Jeszcze tutaj, do, do no momentu podstawki, jeszcze oczywiście tutaj. Aha, grażowiczne szachy. Nie, no goniec się zawsze zasłania. Taktyka, dobra, zbijamy. Spokojnie, jeśli bije pionka, to Hetman f F6 Hetman F6 chyba jest takim ruchem najbezpieczniejszym. Blisko króla się trzymam. Oczywiście, wymiana jest dla nas korzystna. A musi wymienić, bo dostanie tam plombę na F2, więc już sobie zaznaczę tutaj deklarowane posunięcie. O! A jednak nie, jednak nie. Czyli ta plomba się udała. Teraz tak, król H1, Hetman G3, tu dostanę szacha, będę musiał się zasłonić. No więc, w tej sytuacji, jeszcze chodzi mi po głowie coś takiego, żeby zagrać Hetmanem, oddać pionka, tutaj zagrać, bezpieczeństwo króla takie dynamiczne powiedzmy, a potem Hetman na G3. Chyba wystarczy ta przewaga do tego, żeby tę te partie wygrać. I się, mi się wydaje, że no, oczywiście, jakieś tam lepsze ruchy pewnie były. Możliwe, że były, ale wydaje mi się, że to jest ok. No, tutaj, jak wymieni przeciwnik, to mam pionka, więcej. pionka mniej, ale figurę więcej. Wieża F2. Realizacja powinna być raczej gładka. No i zagramy Hetman G3. Wymusimy co? Wymusimy na nim wymianę Hetmanów. Tak, wymusimy wymianę Hetmanów i to na pewno będzie ok, bo tam groził mat na H2. A Wieża na pewno zbije. Tutaj grozi niebezpieczny ruch pod tytułem wieża na G4, więc wieża F7 sobie zagramy, żeby mieć zasłonę w razie czego, a przy okazji druga wieża wchodzi z tempem, żeby zdwoić się na linii F. No jak wymieni, no to sprawa się upraszcza zdecydowanie. W takich sytuacjach, gdy już nie ma tego pionka, możemy być spokojnie. Nawet jakby był ten pionek, to też spokój tutaj nas uratuje. Jest to totalnie wygrana pozycja. Tylko to jest oczywiście kwestia realizacji. Zawsze pamiętajmy, że to jest też nieproste. Ja myślę, że wieża E8 daje zwycięstwo bardzo szybko, bo na E1 jeszcze mamy opcję wymiany. Aczkolwiek nie musimy teraz tam grać, bo wieża się nie może z jedynki po prostu ruszyć. No więc ja teraz sobie zagram, powiedzmy, wieżę na E5, żeby spróbować skosić pionka. Ten goniec robi tak dobrą robotę. Tutaj jeszcze jak wieża F3, to wieża E1. Wieża wraca na F1, jakoniec H2. Aha, król może zagrać jeszcze tutaj, dobra No w każdym razie, mimo wszystko mogę wymienić Mogę podprowadzić sobie teraz króla Podprowadzimy króla W takich sytuacjach trzeba zachować spokój Tutaj jeszcze wieżą na, D3, na e3 się ustawia Zobaczcie, żeby króla tutaj przepchać na pole e5 I kontrolować pionka Te pionki są przyblokowane, król jest w siatce matowej Więc w tej sytuacji jest już pozamiatane no ale oczywiście każdy ma prawo grać do końca, mi się już by nie chciało. Wiadomo, że można liczyć na jakieś podstawki ze strony przeciwnika, coś, coś, coś w tym stylu, ale to się wszystko bardzo dobrze trzyma w tym układzie. Tutaj jeszcze sobie pozwolę na łyk herbatki. Chodzi mi po głowie taki ruch Wieża D3, ale króla uwolnię Więc królem idziemy sobie na E5 z tym planem Jeżeli B4, to przypycham pionka Oczywiście nie wymieniam, tylko stwarzam kolejne problemy to jest dosyć istotne. W ogóle ostatnio robiłem też z juniorami troszeczkę, z takimi zaawansowanymi już juniorami, druga, pierwsza kategoria. Fajne pielkówki, hetmanówki, no, końcówki są naprawdę niewyobrażalnie ciekawe i troszeczkę poszerzają perspektywę naszego myślenia pewnie o szachach. Tak mi się wydaje, że to jest. Znaczy na pewno to nie, nie wydaje mi się, to jest na pewno dobre. Dobry trening, trenowanie końcówek. Jak ktoś lubi, no to na pewno sprawia mu przyjemność. i że za bardzo nie lubią, muszę przyznać. A szkoda, to jest też ważny element w szachach. Nie tylko debiuty, debiuty, debiuty i taktyka. Aczkolwiek taktyka, debiuty są ważne na pewnym poziomie, no ale w tym układzie, tutaj, już wracając do partii. E, przypominam, że chcę po prostu wziąć pionka. Moim planem będzie doprowadzenie tego pionka do końca. Ewentualnie, no nie wiem, już po prostu jest tak dużo, e, jest taki prosty plan, że zwarcie przeciwnik się zamyślił i e, w sumie nie wiem nad czym się zastanawia, e, ale no nie ma szans. Tutaj e, ten układ jest niezwykle bardzo mocny. Co innego, jakby pionka G2 jeszcze nie było, znaczy, jakby już nie było, no to jeszcze król tam się gdzieś uwolni troszeczkę, a w tym układzie, no król jest tutaj w totalnym potrzasku jest mu bardzo ciężko się wydostać. Jak już wspomniałem, bardzo prosty plan bicia pionka. Jeżeli wieża zagra na d1, to się muszę zastanowić chwilkę w sumie. Mogę wtedy próbować wyrobić kolejnego wolnego pionka, czyli grać b5 i ruch c4, potem doprowadzać tego pionka, odciągnąć wieżę od obrony d5, no i zbić, podejść królem, po kolejnego pionka doprowadzać. No, myślę, że to jest dosyć proste w realizacji każdy zawodnik, który powiedzmy gra sobie tam w miesiąc czasu dałby, mam nadzieję, że dałby radę. No dobra, myślał, myślał długo i się poddał. OK, nie, nie, nie. lecimy z nowym zawodnikiem w tym wypadku, żeby troszeczkę pograć z kimś innym. Tutaj rosyjski zawodnik. No, nie chciałem trafić na Rosjanina, więc partię tutaj przerywamy. Za to chyba rankingu nie tracimy. Nie gram z Rosjanami, także proszę wybaczyć. Ach, nawet nie, nie proszę o żadne wybaczenie. Okej, okay, gramy z Irańczykiem. E4 było. No to dzisiaj kontynuujmy. Może te E4. Zobaczymy, może jakiś inny debiut powstanie. O, ruch D6, czyli fajnie. Obrona Pilca z drugiej strony, czyli ze strony czarnych. No tak, obrona Pilca miała być a taki ruch E6, on nie jest dobry, moi drodzy. To takie jest bojaźliwe granie. No i teraz pytanie, czy chcemy grać bardziej agresywnie, czy tak na spokojnie, wyprowadzając skoczki sobie i roz robić rozwój. E, ja myślę, że zagrajmy sobie troszeczkę agresywnie i ruch F4 zawsze się troszeczkę przyda. O, przeciwnik chyba tutaj będzie stosował jakąś obronę jeżo-zwierza. E, tutaj zagramy sobie skoczek na F3, G6. Widzimy, przeciwnik będzie chciał tutaj robić domek. No to w tym układzie po prostu wyprowadzam skoczka, Chociaż może atak czterech pionów sobie zrobimy. A dlaczego by nie? Zagramy sobie atak taki czterech pionów. Nie do końca to lubię, aczkolwiek niech się boi takiego silnego centrum, dlaczego by nie. No dobra, Przeciwnik tutaj zastawia biustonosze szachowe. Teraz tak myślę sobie i myślę sobie, że zagram gońcem na D3. Przy okazji broni pionka. Dobra, tutaj się broni. Zrobię sobie po prostu rozszadę. Hmm, a z drugiej jednak strony, może by przeciwnika próbować ukarać i zagrać tak, ale on zagra tutaj. Wejdziemy na G4. Silne pole na G4 będzie kontrolował. Nie, no dobra, róbmy rozsadę, Grajmy sobie normalnie w sumie. Nie kombinujmy za dużo. Jeszcze G4 mnie prowokuje, żeby zagrać no bardzo mi się ten ruch chce zagrać nie chcę za bardzo też przepychać żadnych pionków g4 może być zbyt wczesne zagram koniec e3, zobaczcie tak standardowo wszystkie lekkie figury stoją tutaj za czterema pionkami obrazek rzadki raczej ale bardzo solidny. No, i myślę, no co? Nie będę w tej sytuacji się na przeciwnika rzucał. Na spokojnie, zobaczcie, już jakiś tam oczywiście D5 byśmy chcieli pewnie zagrać, lub E5. Hetman D2. Albo inaczej, słuchajcie, Hetman D2 byłby chyba fajny, bo w przyszłości tym gońcem na H6 mógłbym próbować atakować, ale z drugiej jednak strony, może już F5 jest dobre. F5 może być już bardzo dobre z uwagi na to. Że tu goniec dobrze kontroluje i po wszystkich wybiciach do końca zdwoję mu pionki, a Hetmana mogę przerzucić sobie potem na G3. Bo jak on mi zagra F5, to troszeczkę mi utrudni sytuacja, aczkolwiek też będę stał dobrze. Dobra, ruch F5, czyli grajmy już konkretnie. Figura jeszcze nie wyszła, więc spróbujmy zagrać F5 i go nieco tutaj nadgryźć. W tym układzie już mogę próbować grać hetman d2, ale on zbił, no to dobrze, to my zbijamy. Oczywiście jak skoczek zbije, to wybijamy, będziemy, będziemy mieli e, fajną zepsutą strukturę u przeciwnika e, i łatwiej będzie po prostu się do niego dobierać, e, mówiąc kolokwialnie. Dobrze, tutaj c5, no to ruch d5 jest ruchem obowiązkowym raczej, chociaż z drugiej strony, zawsze jest ta druga strona, nie? Chodzi o to, że jak zagram tutaj, on zagra tu i wejdzie mi na e5, no to niech wchodzi, ale jakieś figury są tutaj jednak y, przyblokowane dobra, próbuję grać agresywnie, B3 zagrać nie mogę bo podstawiam skoczka rzecz jasna myślę, że ruch pod tytułem bo ja bym chciał tak zagrać, nie mogę jeszcze więc może zagrać prosto w ten sposób tak, zagrajmy tak słuchajcie skoczek G5, ja mówiłem o takich skoczkach, że na G5 stoją źle zbił Gram goniec C2, żeby pilnować cały czas F5. Ten, te pionki są nieistotne w tym układzie, jak już zaczynam atakować. Ruch F6 jeszcze mam za nadrzu. What? No dobra, zobaczcie. Goniec broni skoczka, więc wszystko działa. Biję na D5. Po prostu mam figurę. Przeciwnik nie wytrzymał presji prawdopodobnie, albo nie zauważył, że traci figurę. Tutaj już jest gra. Myślę, że znowu łatwa, no bo teraz grozi bić na przykład na G6. Ok, mogę teraz wziąć kolejnego pionka, ale mogę wziąć na G6. Ten ruch na pewno się przyda, bo otwiera tutaj więcej możliwości, więcej diagonali i linii. Ok, i chyba nawet goniec może tutaj. No dobra, idźmy już tutaj z duchem ataku. Zbijemy na G6. Skoczek na E5 jeszcze, może. Oj, skoczek na E5 nie obronił, to ja mogę teraz tak zrobić. No to tak zrobimy, słuchajcie. Goniec F7. Wtrącimy kolejny ruch. Król jest tutaj totalnie rozwalony. Zbił! Za szybko w ogóle zawodnicy grają. Na 10 minut zobaczcie, mogą sobie spokojnie pomyśleć. Oczywiście zbijamy hetmanem. No i chyba teraz wieża F3, wieża H3 z opcją matowania przeciwnika. Tak, to są bardzo już groźne opcje. Tutaj mamy szach na H3. I będziemy przeciwnika tutaj męczyć. Goniec H6 jeszcze jest. Faktycznie jeszcze jest goniec H6, który trochę trzyma. Oczywiście to już wygrana, bo mogę nawet zbić tutaj, potem zagrać skoczkiem i tego gońca próbować uderzać. A przeciwnik poddał, jednak nie dał mi tej przyjemności. No dobra, szukamy kolejnego przeciwnika 1222. Ok, no cóż, sprawdźmy jak zawodnik na tym poziomie reaguje na posunięcie D4. Tym razem posunięcie D5, czyli zagrajmy sobie gambit hetmański. Zobaczymy, jaki ruch teraz wykona. Dobra, przyjęty gambit hetmański. I z tego, co się orientuje, po ruchu E4 zawodnicy czarnymi bardzo źle reagują. Zobaczymy, czy tym, w tym wypadku też tak będzie, bo zła reakcja to jest taka, że będzie na przykład ruch skoczkiem, a potem ruch E6 przede wszystkim, albo ruch E6 od razu. Tutaj trzeba grać E5. E5 jest ruchem dobrym czarnymi, takim walecznym, bym powiedział. No ale. O, właśnie, no i to jest jeden z ruchów, który jest słabym posunięciem. Bo zobaczcie, akcja jest taka: ja gońcem chciałem zbić na C4 e, i przeciwnik chce go bronić, tak bezpośrednio po jednym posunięciu. No nie, to nie jest dobra droga. Ja już tutaj mam ruch D5, który zaaplikuję mocno. Ten goniec musi uciekać. E, potem zbijam sobie tutaj i chcę jak najszybciej zrobić roszadę. O, oczywiście, jak nadarzy się fajna okazja, no to e, przeciwnika tutaj będę chciał gdzieś zaatakować, e, i to spróbuję zrobić. No ale w tym wypadku. Póki co grzecznie zbijam pionka. Jak najszybciej chcę wyprowadzić skoczka i zrobić rozsadę, Znaczy dwa skoczki chcę szybko wyprowadzić. Ja Jasne, że tu mm, przeciwnik może też zagrać posunięcie e6. Ja mogę spróbować to zbić. Zobaczcie, skoczek f6. On mi pozwala na ruch e5. Jeżeli przeciwnik pozwala na taki ruch, no to trzeba skorzystać, bo ten skoczek, no co, ma zagrać teraz na, na e4? Jak zagrana E4, bo to jest chyba jedyne, no cofnąć, jak się cofnie, no to w ogóle jest lipa. W ogóle jak po takim ruchu bardzo ciekawe zagranie, chyba E6 tutaj można spróbować grać. Czyli już nawet jeszcze nie robiąc roszady, mogę próbować przeciwnika ukarać za to wszystko. Dobrze, jeszcze Hetman D4 mi przychodzi do głowy, atakując skoczka. Jedyny ruch obronny to będzie taki ruch, ewentualnie goniec e 5 Goniec F5 jeszcze jest, ale potem może być F3 i skoczek może mieć kłopoty. Jeszcze jest ruch C5, ja odejdę tutaj, skoczek ma kłopoty. Dobra, a po ruchu Hetman D4, tak, bo to sobie po prostu przeliczyłem, że to działa, a jeżeli będzie ruch F5, no to bicie w przelocie raczej nie, raczej E6. I tu będzie mocne gnieconko przeciwnika, dlatego skoczka zawsze mogę swobodnie sobie wymienić, bez żadnych problemów. Dobra, jest goniec F5, czyli jak dobrze obliczyłem, to zdobywam tutaj figurę grając posunięcie G3. No, zaufajmy sobie szybko i zagrajmy ten ruch, bo jeżeli przeciwnik tutaj zbije. E, nie, źle powiedziałem, e, mogłem F3 od razu zagrać, zagrajmy od razu F3, potem ruch E6, Hetman wejdzie na H4, już na takie opcje trzeba zwracać, e, już na takie rzeczy trzeba próbować zwracać uwagę według mnie, e, jeszcze taki ruch w sumie jest bezpieczniejszy, nie chcę mi się tego gońca tam ruszać, aha, każdy ruch C5 to goniec B5, będzie dobre, dobra, ruch F3 będzie chyba działało. Ruch F3 chyba działa, bo jeżeli tak zagra, to jeszcze mogę tak wtrącić. Bodajże, skoczek na G3, wieża H3. Okej, okay. skoczek na C6, próbuję mnie tutaj ukarać. O, przyznam się, że tego ruchu w sumie nie brałem pod uwagę. To jest dobre posunięcie. Jeszcze mogę się obronić takim zagraniem, i chyba tak będę musiał zrobić, bo jak odejdzie, odejdę tutaj, on mi zbije. Pionka, po prostu mi zbije. Pionka, koniec W5. No Zwariowana pozycja, trzeba przyznać, ale to czarne mają problemy. I te problemy się zaczynają już od ruchu numer 3, tak naprawdę, kiedy zagrał goniec na E6. No, no i tutaj można po prostu albo spróbować zaufać swoim obliczeniom i e, od razu przejść do e, konkretnej akcji, no albo jednak uspokoić grę i sobie wyprowadzić figury, trzymając silne centrum. No ale już poszło jak poszło. Wydaje mi się, że nie najgorzej, bo e, zwyczajnie chcę tutaj zdobywać pionki, e, pionki, figury nawet. Ale ruch e6 mnie niepokoi nadal, z tego względu, że ja będę musiał zbić wtedy. I on mi da szacha, a jednak nie. Tam zapewne coś też dobrze to musiało wyglądać. Tak mi się wydaje, można sobie oczywiście poanalizować. No, zbijam zwyczajnie skoczka, przypominam, że ten skoczek jest powiązany, nie może zbić hetmana. OK, no i w tym wypadku wydaje mi się, że zagramy sobie taki ruch jak goniec na E3, żeby obronić Hetmana. Czyli kolejna figura wchodzi do gry, związanie to jest bardzo niebezpieczna broń, jest to groźba silniejsza niż jej wykonanie, jak mówią o Teraz dostrzegam taką rzecz, że tutaj, ale zaraz, bo on mi grozi zbiciem Hetmana, nie? Właśnie, jeszcze grozi wzięcie tutaj, więc bicie, bicie i co? I na, na A7. Nie chciałbym za bardzo. Dobra, yy, bijemy tutaj. Bijemy tego skoczka. On zbija. Ja zagram skoczkiem po prostu na, trze, na C3. Mnie interesuje, żeby w takich sytuacjach, gdy mam figurę więcej, jak najszybciej uruchomić swoje figury. To na pewno jest dobry pomysł. I teraz tak. Yy, zagram chyba jednak tu. D4 nie groźne, bo długa roszada nawet jest w zanadrzu. Dobra, postraszmy go, bo już mam skoczka wyprowadzonego, więc nie ma tam jakiegoś szacha. D4 jest jak najbardziej możliwe. Wtedy w sumie mogę też wieżą zagrać na D1 do wyboru do koloru. No, długa roszada. Jeszcze mi brakuje tylko do pełni szczęścia wyprowadzenia skoczka. Król D7 od razu ucieka, zauważcie. No dobra, no to robimy sobie długą roszadę. Jak to zwykle. U mnie bywa, czyli ostro i zdecydowanie tutaj grozi teraz bicie na D5, więc ruch E6 raczej jest tutaj pożądany. Mogę też próbować grać H4, H5. No, to się wszystko nazywa taktyka, w ogóle na mniej więcej takim poziomie rankingowym wygrywa w szachach moi drodzy taktyka, nic innego. No dobra, skoczek na E2 do pełni szczęścia, gdy mam właśnie figurę. Więcej to wyprowadzam kolejną figurę, żeby jednak pokazać to, że jednak to jest przewaga. No, może król na A1 powinien zostać, ale to już jest za późno. Teraz popatrzmy, co możemy robić dalej. Goniec F4 mnie interesuje, bo jak taki ruch, no to tutaj, goniec F4, tam chcę uderzać na pionka C7 przede wszystkim czyli tworzyć kolejne groźby przeciwnikowi król w centrum. No, nie zwiastuje tutaj dobrych prognoz przeciwnikowi. Dobra, poszło F5, F5 no nie jest najlepszym ruchem, nie wnoszącym nic, no może król tędy ucieknie, ale to wszystko za wolno. Goniec F4, skoczek z E2 się przydaje, atakujemy Hetmana, atakujemy tutaj na C7, więc to wygląda chyba ok. Dobra, ten ruch też widziałem i dostrzegałem, więc skoczek d4 będziemy dalej przeciwnika atakowali tym skoczkiem. Teraz hetman c4 jeszcze istnieje. No istnieje, bo potem już po głowie mi chodzą jakieś takie myśli jak bicie na f5 nawet. A jednak nie, zobaczcie. Wymianę hetmanów przeciwnik proponuje. Pytanie, czy to zrobić, czy nie. Wiecie co? Chyba jednak nie, chociaż wymiana hetmanów. Dawałaby oczywiście tutaj duże szanse zwyciężyć, ale atakujmy. Hetman na 4 z szachem, bo ja sobie to coś zauważyłem takiego jak het król pójdzie tędy lub tędy, to gram wieżą na E1. I tak chyba zagram wieżą na E1, bo ten punkt trzeba atakować. No dobrze. Ostatnia, <laughs> Ostatnia figura wchodzi do gry: wieża z Hana a 1 bardzo ważny element, staram się o tym pamiętać, żeby każda figura grała. Teraz to mogę chyba pójść na uproszczenia, czyli wybić sobie na F5, potem wybiję tam, wejdę hetmanem na A8. Zwróćmy uwagę, że goniec jeszcze nie wyszedł i ta wieża nie jest tutaj połączona, więc nie działa póki co. Skoczki silne, król bezpieczny. Goniec H5? No nie, no to już ruch bez sensu, no bo zbijam po prostu na E6. Nawet się nie zastanawiając. Ja tu nie muszę daleko i głęboko myśleć. Jak widzę takie posunięcia względnie proste, no to mogę sobie tutaj próbować grać w taki sposób w miarę, w miarę łatwy. Czyli daleko nie muszę liczyć i zwróćmy uwagę teraz, że chyba daję mata w dwóch posunięciach. Hetman A8, Hetman B8 i zbijam. I będzie mat. Okej, okay, no to co, przejdźmy sobie do kolejnej partii. E, dobra, gramy z 1291. Myślę, że na tym poziomie sobie częściej będziemy grać E4. Bo dużo się też fajnych rzeczy może dziać. No, Karokan. Obrona Karokana. Może zagram taką inną troszeczkę wersję, czyli wersję wymienną. Chociaż boję się, że dużo ruchów będziemy mogli robić, aczkolwiek. Ehm, spróbuję e, widzowie wam pokazać, jak grać tak e, spokojną pozycję. Powiedzmy, tutaj dobrą e, wersją jest zagranie ruchu e, goniec na D3 od razu, żeby nie wpuścić gońca na F5. E, skoczek C6, oczywiście, ruch C3 jak najbardziej. Ruch E5 istnieje, ale raczej mało kto gra. Tutaj wiem, że chyba dobrym ruchem jest po prostu skoczek na F3, ale mi się to nie podoba z uwagi na koniec G4, więc zagram H3. Ten wariant wymyślił jeden z polskich arcymistrzów, znaczy wymyślił w sumie nie wiem, czy jest twórcą, ale chyba tak. Serdecznie pozdrawiam, yy, pana Bartosza i tutaj po G6. No po prostu skoczek C3 będziemy, skoczek F3 i tutaj op opanowaliśmy pole E5. Dobra, gramy sobie Roszadę. Yy, chcę wstawić wieżę na E8. Dobra, goniec chcę tutaj mi wymienić. To jest y, też taki oczywiście opcje istnieją. Ja myślę, że w tej sytuacji po prostu to wybijemy, żeby zepsuć jednak strukturę przeciwnikowi. Ja to jest normalna sprawa yy, OK. No i teraz wypadałoby jakoś przestawić figury. skoczek D, D2 może goniec f 4 skoczek D2 wydaje mi się, na razie gońca oczywiście zamykam ale mam taki plan, wieża E1 właśnie i skoczek na F1, przerzucić skoczkę na te skrzydło, żeby on już tam się mógł zaczepić odnośnie ataku, król H8, widzę że przeciwnik gra bardzo szybko, skoczek F1 tutaj się absolutnie nie boimy takich zagrań jak wieża G8 oczywiście czarne próbują coś tutaj w tej sytuacji wymodzić, ale to nie będzie takie łatwe, muszę bardzo uważać na ten ruch, więc jakoś tak Sprytniej. Może skoczek G5 teraz jest całkiem niezłe. Zawsze z takim ruchem też się muszę liczyć. No dobra, zagrajmy sobie najpierw skoczek G3, czyli postawmy sobie jednak figurę jeszcze dalej. E6 raczej przeciwnik zagra. Dobra, tu się wszystko zgadza. Może koniec na G5. Tak, zagrajmy sobie gońcem na G5 tutaj będzie też groziło teraz zagranie skoczkiem na hapins z takim bardzo nieprzyjemnym związaniem przeciwnik wie co robi on wie co robi bardzo ładnie gra muszę przyznać dobrze to wszystko wygląda teraz hetman C1 chodzi mi po głowie takie dziwaczne trochę posunięcie dlatego żeby nie było skoczka E4 jak zagram hetmanem na D2 żeby od razu tutaj nie atakowało mi dwóch figur hetman C1 skoczek na E4 tak się sobie rozglądam się w tej pozycji i tutaj będzie mi jednak to atakowało to będzie bardzo nieprzyjemne dlatego też może taki sztuczny ruch goniec na H4 zagramy goniec H4 żeby skoczek miał opcję na G5 w razie czego a jak zagram i tak to ja zagram skoczek H5 i będę panował tymi figurami tutaj. Dobrze, to się wszystko trzyma. Skoczek H5 od razu idę sobie w ten sposób. Na F4 nie puszczam Hetmana. Wydaje mi się, że dobrze to wszystko się potoczyło. Skoczek E4 oczywiście jest taki mm, nieco upierdliwy, y, ale y, no, myślę, że nie muszę się na razie śpieszyć, żeby go wypędzać. Oczywiście na szczęście mam taki ruch... F3 niedługo, ale bardzo sprytny ruch, skoczek. Też manewry, też manewry wojenne. Czy taki ruch jest dobry? No właśnie, bo skoczek G3 będzie mi tutaj planował. A może tak zbić wieża zbija i... I tutaj po prostu, a potem wejdę Hetmanem sobie na H5 A skoczek R4 jednak tak troszeczkę mi przeszkadza. Może tak zagrać w ogóle, a skoczek G6 dostanę. No, i tutaj mnie tak przeciwnik nieco y, bardzo pozytywnie mnie zaskakuje, bo y, jak na ten ranking gra y, naprawdę dobrze, muszę przyznać. Tutaj jednak y, w tej sytuacji, no muszę się zastanowić, co tutaj grać teraz, żeby uzyskać. No, te speedrunne robią się coraz trudniejsze i dobrze. Trzeba podnosić poziom. Chodzi mi jednak po głowie ten ruch, ale tutaj na G6 i atak na gońcu. Zawsze mogę wybić. No właśnie, zawsze mogę wybić. Wybicie tutaj będzie złe, bo koniec tutaj skoczek wchodzi, Hetman wchodzi na H5, a jak skoczek, jak zbije na E4 i skoczek mi zbije tutaj y, końca, nie będzie tego upierdliwego skoczka, ale na G, G2 będzie ciężko, bo skoczek też tu będzie atakował. Hmm, jednak chyba nie bardzo mi się to podoba. No i sobie muszę pomyśleć słuchajcie. E, może tak. Może też myśleć o tym, żeby tutaj przeciwnik nie robił mi jakiejś krzywdy większej. Też jest takie w sumie to możliwe. Jeszcze chodzi mi po głowie taki ruch jak skoczek na E5. Jak tu zbije. A, nie może zbić. Dobra. Dobra, skoczek E5. Nie może zbić z tego względu, że ja odbijam, i nie może Hetman zbić, bo jest goniec F6. Jak skoczek zagra na G6, a zagra raczej, to ja teraz. Właśnie, ja tutaj już coś miałem na myśli i nie zdążyłem tego powiedzieć. Czy ja po prostu nie mogę zbić, zbić, zbić i mieć takiego fajnego gońca zagrać tu? Mogę. Tak trzeba będzie zrobić. I tak zrobimy. Zbijamy. Przy okazji wieża G się zamyka. Trochę uproszczeń się pojawia, a tym zbił jednak. To też dobrze. Zbijamy tego silnego gońca. Bo ten koniec między tymi pionkami na białych polach, on stoi dobrze. I teraz zagramy sobie ruch F3. Oczywiście taki skoczek. No i boimy się, bo zawsze król F2 jakiś jest. Wtrącenie, czy tam wieża H8, to wiąże się z biciem tutaj, i ewentualnie przepchaniem, albo wybiciem, z struktury. No ale już taka złożona pozycja się robi, trzeba przyznać. Troszeczkę się może uprościło. Ja sądzę, że skoczek ucieknie na F6. Dobra. Hetman D2. Będę chciał tutaj te pola zajmować. Nieco muszę przyspieszyć. Czasu coraz mniej. No ale myślę, że czarne tutaj nie wyszły w tej pozycji źle. Ale ja też jestem zadowolony. Raczej. Teraz pytanie: czy zagrać tu? Bo on mi zagra tak i będzie chciał grać F4. No bo zawsze wrócę ewentualnie. Dobra, no, gram tak, żeby zagrać tu i zagrać tu. Na E5 oczywiście. Skoczek: Wieża zagrała. To nie jest na pewno dobry ruch. Znaczy. Lepszy pewnie byłby skoczek h5, ale dobra, zagramy goniec f4 i tutaj zwiążemy tego króla prawie na wieczność, no jeszcze Hetman będzie go odciążał, grając tu albo tu, na d8 czy na e7, bo goniec na e5 będzie chciał tego skoczka po prostu powiązać i coś z innej strony będę chciał podziałać, może c4, wieża c1, a może wieża c1 i c4, zaraz zobaczymy. Na razie atakujemy Hetmana, e, tutaj nie muszę też uważać na jakieś poświęcenia, dobra, wiążemy, przede wszystkim wiążemy tego skoczka, tak, zdecydowanie e, i teraz <laughs> muszę chyba podziałać sobie po drugiej flance, wieża C1 i C5 szybkie chcę zagrać, dobra, skoczek będzie miał jakąś wolność, wieża C1, e, jasna sytuacja, oczywiście on może zagrać tak, no to sobie ucieknę na G3, dobra, wieża C8, no to idziemy B3 konsekwentnie, B3, C4. Taki plan mam, taki plan tutaj stosuję. Troszeczkę muszę przyspieszyć akcję. No dobra, idziemy C4. Jak zbiję, to zbiję. Właśnie się zastanawiam, czy jak zbicie, będzie pionkiem, czy nie zbić tego wieżą. Ale skoczek na tej 5 zostanie dobrą placówkę. Nie, no to zbijemy sobie tym. Wieża ruszyła na H4. To jest chyba podstawka, moi drodzy, bo jest goniec, bo jest hetman G5 i atakuje skoczka i wieżę. To jest podstawka. Jednak też takie spokojne granie czasami generuje też podstawki ze strony przeciwników. Może jakieś tutaj rozluźnienie, może przeoczenie, może zbyt szybka gra. No, cóż mogę powiedzieć. Trzeba wykorzystywać szanse, jeżeli taka się. A co ja gadam w ogóle? Zobaczcie, co się dzieje. Ja tego nie widziałem. Wow, 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 wow. To jest dobry ruch. Przecież ja tutaj nie, nie zyskuję niczego. I muszę wymienić. No dobra, wymieniam. Potem wybijam tu. Wieża się otworzy. Skoczek bije, wieża bije. Dobra, czyli jakiś pion przewagi, e ewentualnie lepsza pozycja. Y dobra, teraz nie mogę tak, bo on mi po prostu bije, a szkoda. Muszę wybić zdecydowanie. Dobrze, że mam jakąś opcję otwarcia gry. Jeżeli on wybije. Co? Wybił tutaj? A to się zdziwiłem, powiem szczerze. Y ale może to jest i dobre a jak wezmę tu dobra, to jest dobra wieżówka tutaj, jeżeli on zbije tu, to ja zbijam tu król zawsze malówcik to jest plus, ale raczej obawiam się, że zbije tutaj, lepszym chyba zagraniem było tu, i teraz tak, ja zbiję on zbije, mamy wieżóweczkę zagram ruch g4, on zbije tu, ja zagram tak, a nie, nie mogę tak, ojojoj, to nie będzie takie proste Hmm. Chodzi o to, że jak wybije to będzie słaby pionek, ale tu mnie atakuje cały czas. No muszę przyznać, że kurczę blade. No nieźle to wygląda. Hmm. A dwie minuty na zegarze. Yy, no dobra, spokojnie się zastanówmy jeszcze. Tutaj zawsze mam wolną linię, tutaj będę musiał grać raczej. Ta wieża też musi trochę czasu mieć, aby... Tu, tu i tu. Tak zrobimy. Muszę zbić, on zbije. I muszę po prostu... Tak mi się nie chce tego ruchu robić, ale ja muszę ten ruch wykonać. Muszę ten ruch wykonać. Ta wieża jest też pasywna, więc na chwilę pasywnie ustawię ją i po prostu podejdę królem to, co mówiłem wcześniej. Król tutaj się zahacza. Wieża pójdzie na H8. Nie? A to jestem trochę w szoku. No dobra, to idę królem na E3, broniąc pionka. I gram wieża C1 bardzo szybko, żeby zająć wolną linię. No, mamy dobrą lekcję wieżówki. Okej, okay, wieża C1. Okej, okay, ta wieża nie łapie aktywności, bo idę teraz sobie tutaj. Oczywiście potem wieża H8, wieża na B8. A, tutaj jeszcze jest, ale dobra, zaraz mam wieża C5, ja takuje po prostu Pionka. On będzie musiał tak zagrać, a ta wieża moja złapie teraz aktywność pod tytułem Wieża C8. I to się trzyma. Taki ruch nie działa, bo mogę potem tak zagrać, pilnować Pionka, bo jeszcze są takie manewry wieżą. Trzeba uważać, bo jak pójdę tutaj, mogę być za daleko do Pionka, żeby go bronić. No i teraz moim planem będzie, no właśnie, on jeszcze może tak pasywnie się bronić. To racja. Dajmy mu niewinnego szacha, co? Dajmy mu niewinnego szacha na d8, bo on musi się trzymać pionka. Teraz kwestia, w którą stronę on pójdzie. f6. Też znajduje bardzo sprytną obronę przeciwnik. Jak on zagra tak, to jeszcze zagram tak. Idziemy sobie aktywnie królem. Idziemy aktywnie królem. Idziemy aktywnie królem. On na pewno, przepraszam, tutaj musi bronić tego pionka. Przypominam, że jak zagra tak, to ja jeszcze mam tutaj ruch. I będę konsął z drugiej strony cały czas. Jeden szach to król e5. f6 bicie. On mi bije tu pionkę, ja biję kolejnego. Jestem po prostu szybszy. Chyba f4 jest bardzo niebezpieczny. Tak, tak, tak. Tak, król f5. No, takie jeszcze tutaj schody mogą w sumie być. E, jeszcze zobaczę, co, co zrobię na to posunięcie, ale na ten ruch może nawet może nawet powrót i pomyśleć co dalej, ale z drugiej strony jak się powiedziało, a, już jest mało czasu do namysłu. po szachu tutaj, tutaj tutaj będę musiał po prostu kąsnąć. Hmm. Ciężka sprawa, muszę przyznać. Tak ciężko mi teraz doliczyć na tym małym czasie. Oczywiście, jakby tego czasu było trochę więcej. No i co teraz? Panie Friedelmann. Raczej wieża H4. No, ma dużo czasu, może sobie pomyśleć teraz nad koncepcją obrony. Albo jakieś kontry oczywiście. Wieża H4, chodzi mi po głowie jak nic. Ja bym taki ruch grał. Tutaj, tutaj, jeszcze raz sobie to policzę. Bicie, bicie. I tego f4 to jest taki bardzo ważny ruch, bo inaczej zagram sam. G4 f4 ja potem chwila tak, 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 f4. I po f4, chyba król, f5. Nie będę się śpieszył z pionkiem, tego będę trzymał. A tu, zawsze, obronę na G2, to będzie leciał. Tak, to będzie też wygrana raczej. Tak, tak, tak. Teraz już jestem troszkę pewniejszy. Pomyślałem sobie trochę na przeciwnika czasie. Więc chyba to będzie wyglądało. Chyba dobrze to będzie wyglądało. Co jeszcze innego? A5 poszło, ok. No to A4, tak żeby nie wpuścić króla. W sumie wyczekujący ruch, taki który. W sumie ciężko powiedzieć, a może tędy trzeba było iść? Albo tędy po prostu. Król E5. Dlaczego nie zagram królem E5? Od razu. No dobra, poszło jak poszło. F6. No to muszę teraz grać tak. Będę tego pionka kosił. Jak to teraz szacha, to ja gram tu. Jak gra tu, to ja gram tu. Na G6. Ok, trzymam się blisko. Bardzo sprytnie. Dajmy tutaj, no właśnie, bardzo sprytnie zagrał. Dobra, idę tutaj, tędy się będę chciał przedrzeć. Czasu jest mało. Trzymam tu przeciwnika za buźkę. Ok, idę tędy. Tak, tutaj się przedostanę teraz, mój drogi przeciwniku. Tu wieża jest tak pasywna, że to nie może być dobra pozycja czarnych. Ok, I teraz w cuk cwangu stawiamy przeciwnika. Czyli wieża G7, król musi iść tędy, a ja idę tędy. A jak wieża pójdzie, no to ja po prostu zbijam pionka. Tak, tak, tak. To jest... To jest typowy succ, moi drodzy. Co nie zrobią czarne, to każdy ruch będzie w tym wypadku e, zły. Mówiąc prost, <laughs> przegrywający. Minuta 23 na zegarze, no ledwo, ledwo, ledwo tutaj e, z tym czasem, jeszcze bez dodawanego, więc to jest też na pewno jakiś e, minus z jednej strony. Ok, idę królem szybciutko do góry. Yy, raczej król, no jak król, no to co bije pionka, i tym będę zasuwał. A jak wieża, to zawsze zbijam na G6. Jak wieża, gdzieś tam się poruszy. Oczywiście. Powinno się to chyba wszystko układać w tej sytuacji dobrze. No tak, no moim planem jest zwyczajne zbicie pionka. Wieża G8, jeszcze mogę sobie zagrać, tak żeby wieża na ósemkę nie weszła. Tu grozi taki strzał. Oj, niebezpieczny ruch. Dobra, wieża C8, aby tu się obronić, taktyka, taktyka tu jeszcze była bardzo ważna. Ok, dajmy tutaj szacha wieży, I dajmy szacha królowi, żeby tu się jeszcze obronić bezpieczniej. W razie czego? Idę pionkiem. Tutaj się bronię. Jakby co? Po prostu już pionek jest bardzo blisko. Ale muszę przyznać, że naprawdę przeciwnik, jak na ten ranking, to, to gra dobrze. To naprawdę gra dobrze. Może trochę szybko na początku, ale jednak. Okej, okay, no tutaj się wymieni jedna rzecz. Chociaż można było to zostawić w sumie. Idę piątkiem do góry. Bieża tu będzie się uaktywniała. Dodamy kontrolnego szacha, żeby mieć jakby co tutaj opcję. Kontrolny szach, a w sumie niepotrzebny, bo że tutaj zagrała tak. Ok, dorobienie hetmana. Już sprawa jest prosta. Ok, no jak widzimy, fa fajnie się gra, już troszkę ten poziom wzró wzrósł, wyższy jest. No zobaczymy co dalej, tymczasem dzięki za ten odcinek, mam nadzieję, że przydatny, pozdrawiam, do zobaczenia następnym razem.